my! O, okay. My jedziemy do Gliwic. Różne wyniki z Piastem Gliwice. Jakie plany na tą ostatnią kolejkę w 2014 roku? Na pewno każdy z zespołów tak samo i my chcemy zakończyć ten rok dobrym wynikiem i z takim też się przygotowujemy do tego spotkania i z takim założeniem jedziemy do Gliwic. Mam nadzieję, że fajnie zakończymy ten rok, a jeszcze kupę grania przed nami po nowym roku. Może być tak, że zakończymy ten rok nawet jako piąta drużyna Ekstraklasy, jeżeli chodzi o rok 2014 cały. To jak popatrzymy na cały sezon tak w przekroju, w zasadzie cały rok, to całkiem przyzwoity wynik. No na pewno byłby to fajny wynik, ale wiadomo, że nie będzie łatwo. Trzeba jakoś to na razie odłożyć na bok. Wiadomo, przed nami 90 minut w Gliwicach i trzeba zrobić wszystko, żeby ten wynik był korzystny, a jaki będzie układ w tabeli, to zobaczymy. Tak jak powiedziałem, jeszcze jest wiele meczy przed nami w przyszłym roku i ta walka o tą pierwszą ósemkę na pewno będzie zacięta i do ostatniej kolejki. Ty w ostatnim meczu nie mogłeś zagrać z powodu czterech żółtych kartek w poprzednich spotkaniach. To jest tak, że w środku pola co mecz coś tam gdzieś musi być rotowane, teraz skoro dość nietypowo to wyglądało, a i tak widziałeś z trybun, że sobie poradziliśmy. Wyrównaną mamy ten środek pola chyba. No tak, wiadomo, że różne sytuacje są, są kartki i ta rotacja jest. I ta rotacja musi być rywalizacja, bo to wszystko wpływa na dobro drużyny. Teraz w meczu z Gliwicami pauzuje Mateusz Matras i takie rzeczy są naturalne jakieś drużynie. Ważne, żeby było kogo zastąpić.